Czyli taka spina. Albo mów o mnie dobrze, albo wcale. Dlaczego mnie krytykujesz? Samu jaki nitro. Powiedz o mnie coś dobrego, przestań mnie obrażać. To w sumie możemy się trochę dowiedzieć o Isamu tak z zaplecza. Nitro niby tak nie ten, konkretów nie rzuca, ale daje pojęcie. Dobra, co tu jeszcze miałem? A, że jest Isamu w swoim najnowszym filmie jego bardzo skomplikowanej relacji z Nitrem. Kurde, bo mi się wydawało, że Isamu i Nitro to jest taki monolit. W sensie, że to jest takie wszystko ten, ale że tak długo się zna, mają tyle wspólnych jakichś rzeczy, że to tacy kumple forever. Ale o ile Isamu nie troluje, tylko mówi szczerze, ale tak szczerze, real talk, no to nie do końca tak jest. Relacje z Nitrem, nagrać jakiś film razem albo jakąś kolaborację? Kiedyś bardzo chętnie i zawsze. Dzisiaj nasze poglądy i nasz humor się mega rozjechały. Aktualnie, jakbym był z Nitrem w związku, to na Facebooku byśmy ustawili status to skomplikowane. Nie wiem, jakoś z tym internetowym Nitrem za chuja się nie umiem dogadać. Ten internetowy Nitro mnie czasami tak irytuje i tak denerwuje tym swoim pierdoleniem i tym wbijaniem we mnie szpilek, że mam ochotę go jebnąć na pasach samochodem. Oczywiście w GTRP. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ja znam takiego fajnego Nitra, z którym tworzyłem polski internet i ten Nitro pozainternetowy, bo wy nie wiecie, ale Nitro się dzieli na dwie postacie. Jest Nitro internetowy i Nitro pozainternetowy. I to mówią dosłownie wszyscy. To odnośnie Nitro, to mówią dosłownie wszyscy. Kurwa, gdzie ja tego już nie słyszałem, że Nitro w internecie to jeden, a Nitro prywatnie to totalnie inna osoba. Ja prywatnie Nitro nie znam, więc się nie wypowiem. Natomiast jest to jakaś legenda YouTube'owa, że to jest inny człowiek. Ciekawe. To by oznaczało, że co? Że Nitro na streamach nie jest do końca taki szczery? W sensie nie jest sobą, jest jakąś postacią? Nitro internetowy i Nitro pozainternetowy. To ten Nitro pozainternetowy... Ale w ogóle jaka smutna muzyczka tam leci w tle. Aż się wzruszyć można. Fajnym, empatycznym gościem, który ma dużo pomysłów i zawsze chętnie w komuś pomoże. I tego Nitra lubię i przez to, że go lubię, tylko i wyłącznie dlatego, że tego prawdziwego Nitra znam. Mieszkałem z nim, tworzyłem z nim polski internet. To jestem zdania, że nawet jak jesteśmy pokłóceni, musimy załatwiać swoje sprawy na DM-ie. I na tym zakończę. No mam do niego sentyment. Dużo z nim przeżyłem, dużo z nim zrobiłem, dużo z nim zarobiłem. I wydaje mi się, że jak mam mówić o moim ziomku, kiedyś bardzo dobrym, teraz ziomku, źle, to wolę nie mówić wcale. Ja mu życzę tylko dobrze i chciałbym, żeby raz w życiu, szczerze, powiedział o mnie coś dobrego w internecie. Jezu, ej, to też rozumiem, skąd ta muzyczka. Isamu jaki, Nitro, powiedz o mnie coś dobrego, przestań mnie obrażać. Ja myślałem, że oni tak razem grają w tę grę, ale może to tak czasami jest w sumie, że wiecie, że tak kogoś ciśniecie, ciśniecie, chociaż nie wiem, strony, bo ja na przykład to lubię taki styl relacji. No nie wiem. Bo ja na przykład lubię taki styl relacji, że cały czas się szpilki wbija, że to jest takie trochę jak okazywanie miłości, nie? Że tak w ten sposób funkcjonujesz, że jakby czujesz się na tyle bezpiecznie z jakąś osobą, że wiesz, że możecie się tam powyzywać i nie będzie przypału, że tam się nie obrazi czy coś. Ale z drugiej strony, bo ty jesteś toksyczny. O Jezu, kurwa. Mogę zaraz być. Czekaj, bo już mi odpalasz. A nie ciągle wbijał we mnie szpilę? Bo każdy ma jakąś cierpliwość i umie... Ale właśnie, dlaczego cierpliwość, kurwa? Czy to nie może działać w obie strony? Dlaczego to jest tak, że to od razu cierpliwość? Że właśnie ty wbijasz w osobę szpilkę, taką w ramach takiego friendly banter, sobie wbijasz szpilkę, a zaraz ta osoba odpowiada, co daje ujście jej emocjom i wtedy nic się nie zbiera. Jakby to właśnie w obie strony ma funkcjonować. Oczywiście nie w każdej relacji to jest możliwe, tak? Bo niektórzy ludzie tego nie czają. I może tu nie czają, tylko jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że Isamu też jest taką osobą, która, no wiecie, lubi tam pozaczepiać, pośmiać się i wiecie, pożartować, że to nie jest jakoś dla niego trudne i skomplikowane. No tak powinno działać, a ludzie robią z siebie płatki śniegu i wielki męczennik. Właśnie nie wiem, Wenek. Znaczy, no właśnie dziwi mnie to, że oni się tyle lat znają i nagle to zaczęło przeszkadzać, bo wydaje mi się, że Nitro zawsze taki był. Kasix chyba miała taki sam problem z Nitro. No tego nie wiemy, ponieważ Kasix stwierdziła, że publicznie nie chce tego wyjaśniać, co było powodem, tylko chce to załatwić, bo to są jakieś sprawy prywatne, więc ciężko powiedzieć. Jakby to tyle, tak? Co było wczoraj? Nie wiem, kiedy to było nagrywane. Znaczy, jaki jest problem, nie? Jakby największy problem jaki jest, że ja totalnie nie czaję bazy i wręcz bym powiedział, że budzi we mnie awersję to, co on wrzuca do internetu od wielu miesięcy. Dosłownie. I wiesz, to jest taka sytuacja. A co Isamu wrzuca? Czekaj, sprawdzę. Co on wrzuca od wielu miesięcy? Że to awersję wzbudza. Bogzel nagrywał rozmowy ze mną. A, był upadek, teraz mamy skrzynki. Piosenka. Skrzynki. Jakiś vlog, z tego co rozumiem. Skrzynki. Vlog. Skrzynki. Skrzynki. Vlog. Test żarcia.
Odpal jego TikToki. A, to może o TikToki chodzi. No bo tak, wiesz, nie wiem, pierwsze co pomyślałem. Czekaj, Isamu. Co on wrzuca? A to jest Isamu Shoty, czy co to jest? Który to jest ten jego kanał? Aha, znaczy przegląd TikToków. A który to jest przegląd TikToków? Bo ja kiedyś widziałem, jak Isamu robił, ale to... To przegląd TikToków to on od dawna robił, to akurat nic nowego by było. Nie ma ich, są schowane przez loterię. Oglądaj do końca, wszystko tłumacz. A on wychodzi z założenia, że nie można mówić, że on robi coś źle. Mam takie spostrzeżenie, nie? Czyli na przykład, robili poprzednią loterię, tam była taka, tam był taki żółty, takie żółte BMW M4 do wygrania. No i oglądam ten film, chyba zapowiadający to. No odpaliłem go i tak szczerze, dawno takiego kasztana nie widziałem, nie? Bo oni wzięli jakąś taką, ja też już to wiesz, ileś miesięcy temu było, ale oni wzięli jakąś taką halę. Przyjechał tam jakiś ziomek, który u Buddy wygrał samochód i chyba u MGP inny. Jakby w tym filmie nic nie pasowało i nie był w ogóle fajny, nie? I mówi, ja p***dolę, ale gówniany film. No i telefon, czemu mówisz, że film gówniany? Mówię, no bo gówniany. No i tam po... Aha, czyli... Bo teraz pytanie, co się zmieniło, bo jeżeli oni tyle lat się znają, to czy nagle Nitro, nagle z jakiegoś powodu zaczął negatywnie wypowiadać się o na przykład kontencie Isamu? Choć wydaje mi się, że nie, bo ja pamiętam jeszcze dawno, dawno temu Nitro pisał Isamu za TikToki. Tak mi się wydaje. Czy jakąś taką spinę mieli, że Nitro... Znaczy nie spinę, ale Nitro wyśmiewał jakieś filmy Isamu, ale to dawno było. Już dawno, dawno temu, że mówił, że cringe jak chuj. Więc raczej to się nie zmieniło ze strony Nitro. Z drugiej, nie wiem, że robi to publicznie, no to w sumie też się nie zmieniło, no bo robił to też wcześniej. Być może zmieniło się coś w Isamu w takim razie, tej relacji. Że na przykład Isamu zaczęło to boleć, nie? Że on to mówi publicznie. Ewentualnie może Isamu się czuje trochę, nie wiem, niepewnie ze swoim kontentem i zależy mu na jakichś propsach i wsparciu. Na przykład od kumpla, tylko tego nie wyraził, tak? I w związku z tym go bardziej to dotyka. Tak głośno myślę, nie? Może coś w tym kierunku. A kogo oglądacie w internecie? Na przykład ja lubię Isamu. Tak, Isamu. Isamu? Kejdro. Co? No. Otwierasz skrzynki na tej stronie? Czasem tak, a co? Hazard, co nie? Kurwa. O jest. Mocne, faktycznie. Nie wmówisz nikomu, że jest jakikolwiek M4 o wartości 700 tysięcy złotych, bo nie jest, nie? To, że na katalogu masz mniej więcej tyle, ale kupujesz to 200 kołatani, to są na parakalosze, nie? Mówię, niczym się to nie wyróżnia. I cała otoczka, która jest robiona dookoła, też jest średnia. I usłyszałem potem jakiś taki tekst, no to kurwa, jak masz rzucać kłody pod nogi, to tego nie oglądaj. Ja zgodnie z prośbą możecie zobaczyć... No, czyli Isamu się rzeczywiście wkurwił w takim razie. Ej, bez kitu. Czyli taka spina. Albo mów o mnie dobrze, albo wcale. Dlaczego mnie krytykujesz? Ciekawe. Zgodnie z prośbą nie widziałem od tamtego momentu żadnego filmu. Bo skoro ja już potrafię sobie zwizualizować na podstawie miniaturki, tytułu i wchodząc na film, który wiesz, ci się przewija pod myszką, jestem w stanie mniej więcej wydedukować, co się dzieje, to mówię, no dobra, no to nie oglądam, nie? Jakby, no kurwa, no też nie jestem osobą, która jakby będzie kogoś kopać, nie? Bo to jest tak proste jak to. Ja nie jestem w stanie wejść na jakiś film, zobaczyć, że on jest źle nagrany, że on ma najgorsze kadry na świecie, że nic nie słychać, jest o niczym i powiedzieć, że mi się mega podoba. Nie umiem tego zrobić. Nie umiem tego zrobić. Więc przestałem oglądać. Po prostu. Jedyne, co widziałem tam te parę dni temu, to ta piosenka, co wyszła. No i zgodnie z własnym sumieniem stwierdziłem, że jest 2024 rok, nie 2016 i no i tyle, no i jakby i wyszedłem, ja jakby no nie siedzę i się nie znęcam, po prostu. No, a jakby kulminacyjnym momentem ja też nie wiem, jakby wiecie, bo ja też mogę jakieś swoje prywatne spostrzeżenia rzucać, nie? Mógłbym to zrobić. A ja mówię teraz tak stricte internetowo. Więc ja ogólnie, ja nie rozumiem tej wypowiedzi. Ja jej w***a nie rozumiem, bo to nie jest kałuża, do której chcesz wejść. Bo ja zazwyczaj k***a o rzeczach, o których ludzie nie wiedzą, to ja o takich rzeczach nie mówię, nie? Więc no. No nie wiem, czy nic to mi się kojarzy z osobą, która nie mówi o takich rzeczach. No nie wiem, jakoś często jest jakimś źródłem, jak się wypowiada o tematach, czy tam odnośnie frików, czy coś, to nie wiem akurat. Pewnie jemu chodzi czysto o Isamu, że nie wyciąga prywaty, ale tak uogólnił to nie wiem. I ja nie będę rozmawiał z kimś, kto zaczyna rozmowę od, ty jakiś k***a rozjebany jesteś. Jakby, nie będę. Mnie to dziwi. Mnie naprawdę ten take w tym filmie w k***e dziwi, bo jakby tak nie może być. Nie możesz być uśmiechniętym i klawym ziomkiem, k***a, którego całe życie nienawidzi, k***a,
świat jest przeciwko tobie, a ty nosisz krzyżek całego świata na plecach i dzielnie idziesz do przodu. I doładujcie z kodem ISAMU. Nie możesz tak robić. O kurwa. No to chyba się zacznie publiczne wyjaśnianie, mam wrażenie. Abstrahując od tego, że na przykład loteria na M3C to jest kurwa mój pomysł, który ja powiedziałem Taylorowi. Mówię, kurwa, jak chcesz wydać 600 tysięcy z hakiem na samochód, to kup M3C. Unikalny samochód, kurwa, rozwinięta M-ka. Będzie tego mało na drogach. Najnowsza jaka wyszła, kurwa, dobry pomysł, nie? Jakby tyle. Więc jak ktoś ma, kurwa, ofiarę robić swoim kosztem, kurwa, to możemy za chwilę zacząć rozmawiać na tematy po prostu. Możemy zacząć poruszać tematy, no. I tak jak mi, kurwa, będzie tylko głupio, kurwa, bo ludzie się zaczną zastanawiać, kurwa, ty, czemu nie mówiłeś wcześniej? Tak, kurwa, z drugiej strony nic nie będzie, no. I to tyle. Szanowny kontakt zero poza internetem? Praktycznie nieistniejący, ale to już od dłuższego czasu. Cieszę się, kurwa, z nikim nie zadaje. On sobie, kurwa, zmienia, on sobie zmienia ludzi, z którymi, kurwa, działa i zawsze jest pokrzywdzony. No, kurwa, no. To w sumie możemy się trochę dowiedzieć o ISAMU tak z zaplecza. Nitro niby tak nie ten, konkretów nie rzuca, ale daje pojęcie o podejściu ISAMU. I to nie jest mój ten. Zapytaj się, kurwa, Pewora, Graczola, Mistrza, Ciastka, kurwa, kogokolwiek. Nie są potrzebni, kurwa, to się nie odwiedzają. Ups. To ze sobą nie rozmawiają, no ja... Dole, no. Liczy się co jest tu i teraz. Więc teraz jest loteria z detailerem i kurwa detailer jest najlepszy na świecie. Teraz kurwa Majsi się odnalazł tam po jakimś czasie, kurwa, to Majsi jest najlepszym człowiekiem na świecie. Będzie kurwa przetasowanie, kurwa, u krupiera dostanie. Nitro uderza w to, że ISAMU traktuje ludzi przedmiotowo, tak? Ciekawe. Kogoś mi to przypomina. To kogoś mi to przypomina, taką jedną postać ze świata. Prawie jak ten Buxton. Tak. Masz inne karty, kurwa. To nie wiem, może Boxdel, kurwa, wróci do Gaming House'u, więc no. A oni coś z Boxdelem ostatnio wymieniali, jakieś wiadomości, coś tam było, że chyba coś ISAMU mówił, że Boxdel nie chce z nim nagrywać, a Boxdel powiedział, że może coś nagrać, coś widziałem, jakieś takie skrawki informacji, coś było z Boxdelem i ISAMU. Koszulek nie robić dla tej jego drużyny? Gdzie, kurwa, w którym momencie? Ale tak, kurwa, takich tematów to ja bym ci, kurwa, z 300 wymienił. On wpadł na pomysł, kurwa, że skoro ja robię ciuchy, kurwa, też będzie. Ale w ogóle też ciekawi mnie to, jak teraz tutaj Nitro mówi, że on robił ciuchy, to ISAMU zaraz mówi, że będzie robił ciuchy. I normalnie mam takie, mi się aż przypomniało, ta rywalizacja Wojtka Goli i Boxdela. Że też, że Boxdel coś tam zrobi, to Wojtek musi. Wojtek coś zrobi, to Boxdel tam już nadąża. I taka rywalizacja. I też takie wbijanie szpilek. I takie niby, wiesz, że jak coś tam jest potrzebne, to używanie się nawzajem. Kurwa, bez kitu. I też mało tego, co jeszcze jest jedno podobieństwo. Że Wojtek, Gola i Boxdel budowali fame, no a tutaj Nitro z ISAMU, no to wiadomo, i tak to hucznie, znaczy przynajmniej ISAMU tak nazywa, hucznie, że tam polski internet. Ciekawe, czyli też jakiś, no tam, duży projekt, czy dużo filmów o jakimś impakcie. Ciekawe, że ludzie w takiej relacji, gdzieś to w finale wybucha. Będzie robił ciuchy. I widzisz, kurwa, i tu jest mówione, kurwa, o byciu miłym i sympatycznym, kurwa, i koleżeńskim. Jak mnie wypierdolili zewsząd, to nawet nie wpadł na pomysł, kurwa, żeby przyjść i produkować ciuchy, kurwa, u mnie w firmie, pomimo, kurwa, że podejrzewam, że jakiś procent, nie będę mówił, że większość, kurwa, bo dużo więcej osób się na to składa, na te logo, kurwa, na ten wizerunek, kurwa, na nazwę Pompa Team i tak dalej. Robił to, kurwa, jakiś kolega PC Kelly, któremu w tamtym momencie trzeba było zrobić dobrze. Ale jak to totalnie, kurwa, nie szło, to nagle ty, a może byś chciał coś tamten. Rozumiesz? Rozumiesz, o co chodzi? Więc jakby, kurwa, no, mi się nie chce, no jakby, dla mnie bezcelowe jest takie rozmawianie, bo, kurwa, na koniec dnia, kurwa, mi się nie chce też nikogo pogrążać, nie? No niby nie chcę, ale kurwa tutaj troszkę mięska poszło, no. Troszkę mięska poszło na temat ISAMU. ISAMU, wszyscy się ode mnie odwrócili, tylko chłopoki z Kidropa zostali, dzięki nim mam co jeść, a? To ze słynnych cytatów. To jest jaka syna 7 tak samo. No kurwa, jakby, no, kurwa, no nie chce mi się, no jakby nie czuję satysfakcji, kurwa, z pogrążania kogoś. Niech on kurwa stanie przed lustrem i się zastanowi, kurwa, czy to co robi jest okej. Okay. I znowu, kurwa, będzie zły i pokrzywdzony, bo kurwa wpadł na pomysł, kurwa, że wiralowy film sobie nagra. Że o, zawiodłem się na nim, ja pieprzę, no dobrze, że ja taki nie jestem i on jest niemiły, o, ale ja nie będę mówił źle. I wtedy to jest takie poczucie, kurwa, o, kolejny raz, kurwa, ten, kolejny raz się zawiódł na złych ludziach. Ej, jakie... No to jest takie... Mocne te szpileczki są. Mocne te szpileczki. Więc kończąc to pytanie, trzeba by było sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie.
kurwa. Ile razy i kto do kogo zadzwonił z pytaniem: siema, co u ciebie? Albo cześć, jak się czujesz? I to kurwa kończy sprawę. No. On musi po prostu postanowić, że muszą się wszyscy uspokoić. Ciekaw, nie spodziewałem się. Myślałem, że Nitro, że to nawet nie będzie do końca ten wątek, tylko że Nitro gdzieś to utnie, a i tak sporo mięsa dał na Isamu. Nie wiem, mi się wydaje, że oni raczej z tego jakieś takie szerszej dramy nie zrobią. To znaczy, nie sądzę, nie spodziewam się, że Isamu nagle wleci z jakąś odpowiedzią i ten, tylko pewnie jak coś to się skontaktują, albo nie wiem, po prostu to na tym etapie się zakończy, bez jakiegokolwiek kontaktu prywatnego czy publicznego. Ale kurde, no ciekawe takie informacje na temat Isamu i jego podejścia do ludzi, takiego używania ich.